prawda, hinduizm, sprawa reinkarnacji. But in Hinduism we have something we call reincarnation. I zróbmy takie tutaj, prawda, porównanie. And we can make this comparison. Biblia and reinkarnacja. Biblia and reincarnation. Co mówi na temat, prawda? What the Bible is saying about reincarnation. A z kolei, jak widzi tutaj reinkarnację, wyznawca, prawda, hinduizmu. And how you as a believer in Hinduism see the question of reincarnation? One time I was in Germany. Kiedyś pytała pan o nas w Niemczech. Freiburg. And there was inter-religions meeting. So they invite me. Więc zaprosili mnie. That you coming from India. Ponieważ pochodzisz z Indii. Więc come in this meeting and talk. Więc przyszedł na spotkanie i po prostu wygłosił jakieś przemówienie. So I went. Więc udałem się tam. So with me some more went. No i tam po prostu przybyło więcej osób. All the Buddhists and różni buddyści, chrześcijanie, everyone, każdy, all our many religions are sitting there. Z różnych przedstawicieli różnych religii zebrało się tam. The priest said that. I ksiądz, który prowadził to, powiedział. We don't believe in incarnation. My nie wierzymy w żadną reinkarnację. I say you are right. A ja mu powiedziałem. Masz rację. You don't need to believe. Nie potrzebujesz w to wierzyć. I agree with you. Zgadzam się z tobą. All the sitting behind me, they become angry. A wszyscy, którzy siedzieli za mną, ci, którzy byli jak ze mną, nagle się zazłościli. They say, I bring for you to discuss on this point, and you agree on this point. Myśmy umieścili to pytanie, po to, żeby z tobą na ten temat dyskutować, a ty się po prostu zgadzasz tak, bez żadnego argumentu. Listen. Posłuchaj. Then I said, but. Wtedy powiedziałem, ale. You believe in flesh. Ty wierzysz w mięso. Ciao. And flesh cannot incarnate. Ciało nie może inkarnować. Flesh has to go in earth, no way. Po prostu ciało nie zaprowadzi nas do nikąd, ono po prostu zanika. You understand? Rozumiesz? Więc wtedy ksiądz he catch my hand. Złapał mnie za rękę. And he said, I believe you. I powiedział, wierzę ci. And I respect you. I agree with everyone. Rozumiecie? Ja zgadzam się z każdym. And I said yes. And I did. And we privately talked. He said. A kiedy to później rozmawialiśmy prywatnie między sobą, to ten nam powiedział. Yes. Powiedział tak. This is the mercy of mother. Na tym polega miłosierdzie matki. Mother, the children. A father, mercy of father. As a child we do so many times mistakes. And the father is giving again and again chance. This chance is incarnation. Jest that again I give you a chance. Try again. Daję cię
Kolejną szansę, spróbuj. Again I give you a chance. Try again. Udzielam ci szansę, spróbuj jeszcze raz. What chance? Jak? To love and jakiego rodzaju szansę? Come to me, think for me. Again I give chance. Szansę, ażeby kochać. Jeszcze. Again I give chance. Ponownie ci udzielam szansę. This is the mercy of the incarnation. Na tym polega miłosierdzie płynące z inkarnacji, z inkarnacji. One father said, no chance. Very happy father. Co to za ojciec, który powie, nie, żadnej szansy więcej, to jedna szansa. And one father said, no, many chance I will give you. A inny ojciec powie, nie, dostaniesz wiele szans, wiele możliwości. Porównaj sam. Czy ta reinkarnacja nie jest szkodliwa dla naszej... Is it like that, that this reincarnation is damaging for... W ogóle dla samego układu społecznego. For social system. Nie. Nie. In the mercy, love of Father. To jest przejaw... miłości, to jest przejaw miłosierdzia Ojca. Jak ktoś się urodzi siódrą, a ktoś się urodzi w tej hierarchii If somebody is born as a shudra and somebody else is born as a brahmin, what then? What then? Why I born in the king family? Spróbujcie, rozważmy to. Dlaczego urodziłem się w rodzinie królewskiej? And from the birth, I eating in the golden spoon. Od urodzin jadłem złotą łyżką. And 10 ladies taking care of me. 10 niani się mną zajmowało. To take care, to change my clothes, to care me. Why? Dlaczego tak się stało? What I do? Co takiego zrobiłem, żeby się Bóg urodził w takiej okoliczności? I want to say, I want this, and that is thing is ready. I want this, is coming. Cokolwiek nie powiedziałem, że cokolwiek chcę, to się pojawiało natychmiast obok mnie. I don't need to plan in my life. Nie potrzebowałem nic planować w swoim życiu. To earn money. A żeby na przykład zarabiać pieniądze. I'm planning how to expand money. Ja tylko planowałem, jak wydawać te pieniądze. Proszę pozwolić. Why? Dlaczego? It's all mercy. To wszystko jest po prostu my good karma bring me in this life. Moja dobra karma wprowadziła mnie do tego życia w takich okolicznościach. And when I become young, a kiedy stałem się młodzieńcem, I reject that all and walk away. Odrzuciłem ten wszystki dobrobyt i zbytek i odszedłem w swoją stronę. I said, this is not my work, I no come for this. Powiedziałem, to nie jest po prostu celem mojego życia, to nie jest moja praca. Ja nie pojawiłem się dłużej po to, żeby po prostu tylko być konsumentem tego dobrobytu. A więc to jest sposób, to co jest istotne, to jest to, jak pragnę postępować. Czy chcę angażować się w materialne życie? Playing with toys. Bawić się zabawkami. I want to develop my spiritual relation. Czy też chcę rozwinąć swoją duchową związek z Bogiem? And develop loving relation. Rozwinięcie tej
You also need to write as well.